cześć wszystkim. Dostałam prośbę, a właściwie pytanie, która z sentencji, czy która część filozofii Wing Chun Kung Fu jest dla mnie najważniejsza. Właściwie mogłabym odpowiadać tutaj przez godzinę, natomiast z perspektywy moich kilkunastu lat treningu oraz obecnej sytuacji, którą mamy za oknami, przypomina mi się i myślę, że najbardziej pasuje jedna z nich. Pamiętam jedno z seminariów, gdy usłyszałam słowa: nieważne, ile walk w życiu wygrałaś, nieważne, który masz stopień mistrzowski, ważne tak naprawdę, czy po ewentualnej klęsce umiesz się otrzepać i pójść do przodu. Mistrzostwo polega na tym właśnie, że w sytuacji kryzysowej umiemy się podnieść, otrzepać i pójść do przodu. Myślę, że to może być taki aktualny przekaz do tego, co dzieje się za oknami. Mówię do Was o tym z autopsji. Życie jest pełne zakrętów, pełne niespodzianek i dla mnie Wing Chun Kung Fu było zawsze czymś bardzo stabilnym, czymś, co pozwalało mi się mobilizować w sytuacjach różnych, prywatnych, nie tylko zdrowotnych. Zawsze był trening, zawsze był mój Sifu, zawsze ja musiałam poprowadzić jakiś trening i to jakoś stawiało mnie do pionu. Dlatego to, co mogę Wam poradzić i powiedzieć: ćwiczcie w domach. Starajcie się dbać o siebie i dbać o swoich bliskich. Jeżeli to jest tylko możliwe, dbajcie również o swoich sihingów, o swoje simei. Dbajcie również o mistrzów. My wszyscy teraz ćwiczymy w domach, robimy sobie autotreningi, próbujemy również prowadzić zajęcia online po to, żeby jak wrócimy na salę treningową, móc przekazać Wam całą swoją energię i wiedzę jeszcze lepiej i jeszcze pełniej. Z tego miejsca tutaj przekazuję Wam całą swoją energię. Pamiętajcie, ta burza kiedyś minie. To nie będzie trwało wiecznie. A mistrzostwo polega na tym, że jest się gotową nie tylko na czas słońca, ale też na czas burzy. Przekazuję Wam całą swoją energię. Trzymajcie się, myślcie pozytywnie, trenujcie w domach, dbajcie o siebie. Cześć!